Siemaneczko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 tryb Fortnite. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek. Tak powinien mówić, no nie? Jeśli chcesz, żeby to, wiesz, było takie wow! jak ci młodzi tacy youtuberzy, wiesz, nie? Jest taka nowa generacja tych youtuberów. Jeśli pod tym odcinkiem... Ale tak, jeśli pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to moi drodzy, wrzucam od razu następny odcinek. A jeśli nie, no to zobaczcie go po jakimś czasie. Dobra? Tak się umawiamy. Ostatnio było 3000 łapek w górę, teraz jest 10 tysięcy łapek w górę. Także potrajamy ilość łapek w górę do następnego odcinka. Co wy na to? O kurde. I mam dla was rebus na dzisiaj. Co to jest za samochód? To jest jeden z samochodów, którego nie możecie normalnie kupić chyba. Jeśli możecie, to mnie poprawcie. Ale jestem ciekawy, czy zgadniecie, co to za fura. Lakier jest niestandardowy, tak dla zmyłki. Ale patrzcie na to. Aktywny spoiler. Pyk. Dobra, mam dla was pytanie czysto techniczne. Ja wiem, że większość z was to oglądają z miast chyba, no nie? I wy takimi rzeczami się nie zajmujecie. Ale mam do was takie pytanie zupełnie z czapy, że jak wam je zadam, to wy pomyślicie: Lucek, o co ty chodzisz? Czy ty grasz w wyścigówkę? Co ty się tam spytasz? Ale wiem, że niektórzy z was mieszkają też na wsiach i macie swoje gospodarstwa, macie swoje ogrodzenia. I mam do was takie pytanie. Załóżmy, że macie płotek, taki ogrodzenie, płotek, no nie? I macie takie szczebelki drewniane na tym płotku. Wyobraźcie sobie to. I mam do was takie pytanie. Jeśli te szczebelki są takie trochę już suche, takie trochę zarośnięte jakimś mchem, ale nie bardzo, troszeczkę, gdzie nie gdzie, to jakim preparatem byście te szczebelki zabezpieczyli? Co wy na to? Chyba teraz was zaskoczyłem totalnie, no nie? O czym ja w ogóle mówię? O jakichś szczebelkach? O co chodzi? Ale jeśli ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie, to piszcie w komentarzach, dobra? Słyszę muzykę, słyszę muzykę! Ale nie wiem gdzie, gdzieś słyszę! Gdzieś chyba pode mną. Dawaj mi kupa, jedziemy. Tutaj powinny być najlepsze dropy na całej mapie, bo jest je bardzo trudno namierzyć. Tu, nie? O, jest! Ha! Makan! What? Piąty poziom, ale myślałem, że będzie jakiś dziesiąty, ale to by było dziwne na początku meczu. Mieliście kiedyś tak, że zaczął się dopiero co mecz, a już macie dziesiąty poziom na przykład z dropu? Tutaj trzeba na słuch tak bardziej. Czasami gdzieś tam widać, tak jak tutaj, no nie? Ale... generalnie te dropy słychać już z bardzo dużej odległości i można niekiedy je usłyszeć nawet przez budynki. To jest właśnie taki plus szukania dropów w mieście, a minus jest taki, że ich kuźma nie widać, no nie? Tu nic nie słyszę, tu nic nie słyszę. Właśnie ogarnąłem, że zobaczcie. Muszę stąd nawiać, bo tutaj się już zmniejsza strefa i za chwilę mnie zeżre. Tutaj troszeczkę dłużej posiedziałem sobie w tym mieście, żeby poszukać dropów na słuch. I chcę też troszeczkę lepiej poznać to miasto pod kątem właśnie... O! Ej, miałem makana! Rozłączyło mnie! O, na słuch wyłapałem ten dropik. Supra. No dobra, niech będzie. Czwarty poziom. Mnie tutaj goni Mini Cooper tak w ogóle. Powinien pokonać tą Suprę, powiem wam. Ona jest słaba, zwłaszcza w moich rękach. Ale pojechał sobie prosto, dał spokój. Na słuch, bardzo słabo było słychać ten drop, bo był daleko ode mnie. Ale jakoś udało mi się go wysłuchać. Tak jakoś czułem, że tak z lewej strony coś tam i patrzę i jest. Także tutaj na słuch przez miasto trzeba przejeżdżać i szukać właśnie tych dropów bardziej na słuch. Czwarty poziom, kurczę, powiem wam, że nawet całkiem niezłe dropy, chociaż chyba czasami też zdarzają się tutaj kiepskie rzeczy, no nie? Nawet jak coś dobrze osłyszymy. Moim zdaniem tutaj w mieście, ze względu na to, że trudno znaleźć tutaj dropy, powinny być one naprawdę wysokiej jakości, no ale to zależnie od tego, jak twórcy ustawili te dropy tutaj. Ja powiem wam, że z miasta mało kiedy biorę dropy, ale chyba zacznę się tutaj kręcić i po iluś tam dziesiątkach meczy będziemy mogli stwierdzić, czy faktycznie są tu fajne dropy, czy nie. Do tej pory najlepszym miejscem do dropów jest taka rzeczka,
o której wam wielokrotnie mówiłem, że jest świetna do dropów, no nie? I wiecie co, nie znalazłem niczego lepszego. Nie wiem, przez stąd wyjeżdżać, bo tu już się strefa zmniejsza, a ja się... O Jezu! Okej, okay, reset, szybko uciekamy stąd. Boże! Dobrze, chyba uda mi się jakoś nawiać, ale miałem poważne obawy co do tego. Ten samochód zanim się rozpędzi. I zobaczcie, nawet na tył mamy tutaj. Ja się teraz dziwię, bo przeważnie do tego trybu w twórcy robią samochody z napędem na 4 koła, nawet w samochodach, które powinny mieć napęd, no, tylko na tył. A tutaj mamy napęd na tył, więc ta Supra podwójnie jest słaba do tego trybu. Chyba że będziemy trochę, no, więcej drogą jeździć, tak jak teraz. Bo powiem wam, że tak, na moje wyczucie to Mini Cooper ma lepsze przyspieszenie, a to jest samochód z 4. poziomu, to nie są żarty, on powinien cisnąć. No, wysoką prędkość maksymalną mam super, ale tutaj tak naprawdę liczy się to przyspieszenie, nie? No tak, reszta to nie jest aż tak super ważna. No i napęd na tył, tutaj jest ciężko gdziekolwiek podjechać na offroadach. Ja jestem ciekawy, czy uda wam się wbić 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Jestem bardzo ciekawy, chyba jeszcze nigdy pod żadnym filmem, no może tam gdzieś pod tymi starymi, które mają tam po 1 000 000 wyświetleń, to tam może być te 10 tysięcy łapek w górę, ale pod takim nowym filmem jeszcze chyba nigdy tak szybko nie miałem 10 tysięcy łapek w górę. Jestem ciekawy, czy dacie radę nabić te, no. Jeśli każdy z was by kliknął, to na spokojnie w godzinę byście byli w stanie nabić te 10 tysięcy łapek w górę, ale jeśli każdy by kliknął, no nie? Okej, tu mamy jakiś dropik. Ale co tym razem? Co to? Wiecie co, ja mam taką ochotę ścignąć się tą Suprą z kimś. Lancer, to jest ten sam poziom, a powiem wam, że Lancer będzie na pewno lepszy. Patrzcie na to! Patrzcie co znalazłem, widzicie? Są przeźroczyste kamienie. Znalazłem glitcha w mapie. Też na niego trafiliście? Ojej, jakieś braki. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, dawaj, zgarniamy tego Lancera. Będziemy mieli chociaż AWD, kurde gościu. Nie chcę tą Suprą jeździć. Ej, co się wydarzyło? Gdzie ja jestem? Ej, moje AWD! Halo! Halo! Jestem pod wodą! I to jest chyba najgłębsze miejsce, gdzie można wjechać w Fordzie i gdzie samochód się totalnie nie utopi. Ale ja nie mogę się ruszyć. A nie, mogę, czekaj. O! Co się stało? Czemu on takiego boosta dostał? O co tu chodzi? A, dobra, to kamera się tak dziwnie ruszała. Ale AWD, słuchajcie, to już nie ma żartów, to już można się tym ścigać. No i ten Lancer dobry jest, Co my tu mamy? Golf? Dobra, tutaj ktoś jedzie. 7. poziom! Ohohohoho, ja pierdziut! Nie, dobrze, dobra, zawracamy. O, ale będzie ciężko. Chociaż ja tą czerwoną Audicę już nie raz miałem. I wiecie co, mi się nią ciężko jeździło, zwłaszcza po offroadach. Ja myślę, że jakiś tam cień szans mam, bo ten Lancer wcale taki wolny nie jest. Dobra, zobaczymy. Prawdę mówiąc, nie wiem, w którym miejscu my będziemy w ogóle kończyć. Gdzieś za kopalnią, tylko jak tu teraz pojechać optymalnie? Gościu, co on robi ty? Wyskoczył tam, ja pierdzielę. Dawaj, Lancer. Chyba wrócił na tory. Rozwal się. Jest! Dawaj, Lancer! Ile mamy do celu? No jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo mamy prawie 2 km, no półtorej. Kurde! Dawaj, Lancer! Dawaj, Lucek! O, shit! Ja pierniczę, ale to było piękne! Ale ta Audisa taka jest, ona ma za dużo mocy, ją ciężko jest opanować. Dobra, ja jedyne na co mogę sobie pozwolić, to jazdę przez las i sprowokować gościa, żeby jechał za mną. Żeby, wiesz, żeby się gdzieś tu rozwalił, bo on ma bardzo szybką furę. Jak będzie desperacko jechał, to na pewno się rozwali. Nie wierzę, ty! Ja pierdziut! Ej, ale ta Audisa taka jest, ja ją muszę wziąć, bo będę miał 7. poziom już. Ale musimy ją jak najszybciej upłynnić. Zdecydowanie. O, jest. Dobry ten... La Suprą bym nie miał szans. Nie miałbym szans, za wolno przyspiesza. Za słabo. Ej, pokonałem ty, panie, wierzę w to. Ale się tak magicznie rozwalał tą... Ja już się też tą Audicą nieraz rozwaliłem tragicznie.
Więc wiem, jak ten gościu się czuł, ja to po prostu wiem. Tutaj mamy następnego, o nie, drugi poziom, dobra, za duża różnica. 5 poziomów, to chwileczkę. Jaguarem się tam schował. To nie, to nie, to nie tak. Dobra, szukamy kogoś lepszego może. No ej, kurde, ale z drugiej strony zmieniłbym Audity na coś lepszego, coś fajniejszego. Ona jest szybka, tylko wiesz, mały wybój i już jest, kurczę, straszny problem, żeby ją opanować. O, zobaczcie. Nie? Lekko się odbiła tylko od czegoś i już dachowanie. I tamten gościu też miał z nią problemy. Podejrzewam, że grał na padzie, większość osób gra na tych padach. A na kierownicy już w ogóle tragedia to opanować. O, tam widzę jakiegoś giganta wielkiego, co tak pomyka po tych offroadach. Chyba próbuję, ja muszę zmienić samochód. Muszę szybko kogoś pokonać, ten Jaguar, aż mi było go szkoda. Nie, nie wyzywajcie, nie powiem, ja tu chcę, ja tu chcę, ja tu chcę. Dawaj, 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 dawaj. O nie, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jest, mam. Dobra, gdzie idziemy? Tam, super. Zmieniaj to Audi, Lucek. Bo do ostatniego pojedynku to będzie katastrofa tym się ścigać. Typek ma dobre auto też, także nie ma co go, wiesz, ignorować tutaj zdecydowanie. A ja jeszcze mogę tu wtopić, bo typek jest bardzo dobry na offroadach. A widzicie, jak mi tu podskakuje ten samochód. No i będziemy jechać przez wioskę. Dobra, nie, jednak nie będziemy jechać przez wioskę, ale hopka, 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 nie, hamuj, zawracaj. Jest! Jaki fart! Jaki fart! Ej, widzieliście to? Gościu mnie wypchał w metę. Ja byłem totalnie poza metą. Jak? Nie wierzę w to. Ej, nie wierzę. Typek był... jechał akurat w to miejsce i to jest szansa jedna na milion. Ja bym na pewno nie trafił w ten cel, bo mi podbiło tą audicę. Typek mnie wepchał prosto w to. Kurde, ale fart. Ale fart. I by mnie tamten rozwalił. Ja mówię wam, ta audica, ona jest szybka, jest wszystko super, tylko... Ona jest trudna w opanowaniu, bo powiem wam, że oni chyba dopakowali specjalnie do tego trybu worek ziemniaków do tyłu, bo to jest kombi, no nie? Worek ziemniorów tam dali i ten samochód po prostu jest trudny do opanowania. Coś tam przewozimy, jakąś szafę z Ikei, nie wiem, no. Oho, tutaj kogoś widzę. Nie, no słuchajcie, to już jest za późno, ja tu muszę wyzwać kogokolwiek. Kogokolwiek, chodź, ja mam tylko Mini Coopera, chodź. Dawaj go, 10 poziom, jedziemy, let's go, kurde, aż będzie ciężko. Dawaj, Carlos. Gdzie on pojechał, on pojechał w drugą stronę. Co on robi? O co typowi chodzi? On pojechał w drugą stronę, widzieliście to na mapie? Ja pierniczę. Ej, typek nie ogarnął, tak jak ja kiedyś na tym odcinku, co Camaro pojechałem w drugą stronę. O, ty, patrz, mamy protraka. Pięknie. Mamy bardzo dobrą furę na końcowy pojedynek. Chyba, że będziemy musieli gdzieś asfaltem śmigać. Już raczej nic z nikim nie chce się ścigać. Zaraz strefa będzie już ta ostateczna. Więc nawet chyba bym nie zdążył nikogo ścignąć. 9 osób do końca mecza. Na końcu meczu, na ostateczny pojedynek. Dobra, strefa się już zmniejsza. Ktoś tutaj... Nie, nikt nie chce się chyba ze mną bawić. Dobrze, to my zawracamy sobie, hops. No i... A nie, ktoś jednak do mnie jedzie. Ktoś tutaj do mnie coś tam chce ode mnie. Co to tam pojechało? O kurde, wszyscy się zaczęli tam ścigać, nieźle. Dobra. Chyba będziemy mieli już końcówkę. Zobaczmy sobie. Tak, jestem w dobrym miejscu. Yeah! 7 graczy zostało. Gdzieś tutaj chyba, co? Albo totalnie w drugą stronę. W każdym razie na tym skrzyżowaniu. 12 sekund. Na tym skrzyżowaniu musimy zostać. O rany. O rany. Ja myślę, że tu. Ja myślę, że w tą stronę jednak. O kurde, drugi protrak. Tak, w tą stronę. Ile? Co? 1,5 kilometra? Nie wierzę, aż się zająkałem. Dobra, prosto. I na przełaj. Zbyt dobrze, ale może uratujemy. Uratowaliśmy, dobrze. 700, ej, patrzcie jak szybki, jaki ten króciutki punkcik. Jeszcze tak chyba nie miałem.
się hamujemy. Jest! Ale jeden typek zaraz za mną, chyba drugim protrakiem. Jezu. Ej, jakbyśmy zrobili takie wyzwanie, żeby wygrywać, żeby kończyć odcinek za każdą wygraną, no nie? To byśmy już po 15 minutach skończyli. Zobaczcie na to. Ej, ja muszę skorygować tą moją zasadę, że nie wyzywam niskich poziomów na pojedynek, jeśli ja mam jakiś wysoki. Na przykład jeśli mam 5, to nie wyzywam nikogo z 2 i poniżej. Jeśli mam 7, to nikogo z 3 albo z 4 i poniżej. Muszę to skorygować, wiecie? To była taka moja zasada honorowa, że tak powiem. Ale pod koniec meczu, jak już się kończy cały mecz, to no kurde, jak ktoś ma niski poziom, no to jest jego strata, tak? Ja wtedy muszę jakoś szybko upgrade'ować samochód, żeby wygrać, no jak? I wtedy no, jak wszędzie dookoła widzę te niskie poziomy, a jest jeden 10 na przykład, no to jakie mam szanse wygrać z tym 10, jeśli mam 6 na przykład, a ktoś ma, a widzę dookoła same 3, no nie? No trzeba wyzwać te 3 na pojedynek też, no. O Jezu, co mnie tutaj tak wysprzęgliło? Ten samochód jest bardzo ciężki, on waży... Słuchajcie, po odciążeniu ten samochód waży 5 ton. Po odciążeniu. Jakby on był na eliminatorze, to powiem wam, że żadne auto nie byłoby w stanie go zepchać z drogi. To byłby najlepszy spychacz. Dobra, idziemy sobie do miasta, bo chcę nasłuchiwać dropów. I już słyszę, po prawej stronie gdzieś. O, słyszeliście? Gdzieś po prawej stronie, chyba znowu pod mostem będzie tutaj dropik w tym miejscu, dlatego się tutaj pojawiłem tak w ogóle, ale... Zobaczmy... O! Audi RS6! Dobra, bo my badamy, czy w mieście są fajne dropy i zobaczcie, na samym początku już fajny poziom jest, nie? Co prawda to Audi nie jest jakieś tam najlepsze na świecie, ale... No, 5 poziom, bardzo spoczko. Dobra, i osłuchujemy dalej, to jak w PUBG albo innej takiej grze, no nie? Gdzie się osłuchuje czyichś kroków. Coś jakby z lewej. Ale mogło mi się wydawać, bo... Był tu generalnie taki hałas. Nie, dobra, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Ten samochód jest strasznie głośny, ja nic nie słyszę. Ja nie mam dużo czasu, zaraz się strefa zmienia. A, nie jest blisko, dobra. Przejadę się tu gówno i słucham, słucham. Tak naprawdę, to nie wiem, gdzie tu są drop pointy w mieście. Ale czasami one po prostu stoją gdzieś na ulicy, no nie? Albo w parku chyba można też kilka dropów spotkać. Na razie cisza. No, audycję już znalazłem, więc łowy udane. Trzeba znaleźć, albo wypiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, w którym miejscu w mieście jest najwięcej drop pointów, czyli gdzie najczęściej pojawiają się samochody jakiekolwiek. Tu nic nie słychać. Tego totalnie nie słyszałem. Ale coś jakby też po prawej stronie, takie miałem wrażenie. Ktoś tu w ogóle z autem śmiga, zaraz będziemy się ścigać. I tutaj w parku nieraz są też dropiki. O, coś jest, widzę. Co tutaj mamy? Ciekawe, traktor. To już lepiej mieć tą audicę, no nie? Szybsza. Chociaż traktor też już nieraz wykazaliśmy, że jest całkiem fajny. I tu sobie możemy wyjechać, jak tam strefa. Dobra, możemy powoli się ulatniać stąd. Jeszcze tu przejadę. Dobrze słychać tylko lewo, prawo, chyba że coś mam z dźwiękiem nie tak. Bo od frontu tak słabo jest coś usłyszeć, bardzo ciężko. Jakiegoś dropa. Taka muzyczka charakterystyczna dla tych dropów, no nie jest. A
ale nie, tutaj już nic nie słychać. O, tutaj coś słyszałem nawet i tam dalej nawet widziałem, gdzieś tu w lądzie jest jakby... No już ciężko będzie znaleźć coś lepszego od tej audycji mimo wszystko. I tam jeszcze coś na... i tam jeszcze coś z przodu widzę. A coś czuję, że to nie będzie nic dobrego. Przynajmniej nic lepszego chyba od audycji. Chociaż... O, Subaru! Ale kurde, to jest czwarty poziom, a ja mam piąty. A jakieś takie mam wrażenie, że Subaru jest lepsze od tej audycji, wiecie? Zresztą wy też w komentarzach mi pisaliście, że Subaru jest fajniejsze. Ale z drugiej strony to jest niższy poziom, no nie? I tak na dwoje babka wróżyła tutaj. No ale wziąłem, no już zobaczymy jak mi pójdzie. To jest czwarty poziom, czyli poziom niżej. Czyli teoretycznie no gorsza taka zagrywka z mojej strony. Ale zobaczymy, może jeszcze się znajdzie coś lepszego, albo się kogoś pokona. Lokomotywownia zapchana dropami. Aż dwa dropy są tutaj, widoczne z daleka, może jeszcze są gdzieś ukryte. Teraz tak wącham za tymi dropami, szukam, no nie? Zamiast skupić się na tym, żeby już kogoś ścigać, żeby już z kimś walczyć. Wziąłem jakiś gorszy samochód, pewnie myślicie, co ty robisz? Widzicie, szukaj przeciwników i dawaj się ścigaj, bo to nie wiadomo kogo się spotka. No ale ja czasami lubię sobie też poszukać. I no, to się zdarza. Kiedyś już tak miałem, nie? Że... chyba jechał jakiś pociąg i kogoś mi skasował, jak gościu miał pewną wygraną. Także zdarza się to. Tutaj mamy coś jeszcze. No i mamy oczywiście przeciwników dookoła, więc będziemy ich ścigać. No kurczę, same słabe te poziomy. Mogłem jednak zostać przy tej audycji. Musimy ustalić nową zasadę, że jak mamy samochód z wyższym poziomem, to już nie bierzemy, nie zmieniamy na samochód z niższym. No. Tutaj Subaru mi się wydaje trochę lepsze, bo na tych offroadach sobie fajniej radzi w stosunku do audycji. Ale mimo wszystko, no to jest poziom wyżej, no nie? Ty, a ten co tutaj grzyby łapie w lesie? O, dawaj go. Co on tam jeździ? Chyba lunch nie ma. I następny... Ej, kurczę, ile grzybiarzy dzisiaj jest? Szukają dropów czy jak? Dawaj grzybiarz, jedziemy, ja mam słaby samochód. Jak ucieka ty? Nie. Ford Focus, piąty poziom. Kurde! Z kim ja jeżdżę? Z kim ja walczę? Bierzemy jego auto! Dawaj, Focusa bierzemy. Ale gdzie my będziemy jechać właściwie? Jest, mam go. Tym razem się udało go wyzwać. Czekaj. Dobra, zawracamy. Ojej, chyba źle zawróciłem. Trochę źle zrobiłem. Dobra, gdzie jest punkcik? O kurczę, ale dziwna droga. Przejadę przez ten las i gdzieś tam będziemy musieli cały czas przez offroady jechać. Ale będę miał już znowu piąty... Ojej. Będę miał znowu piąty poziom. Dobra, zjeżdżamy z tego lasu. Tutaj musimy się udać. Pyk. Osiem. No i Audica, możecie być pewni, że po takich wertepach już by nie dała rady. Możecie być tego na 100% pewni. Mówię wam. Pyk. A tamten został w ogóle, co on tam robi? Ford Focus, chwileczkę, piąty poziom. Przecież powinien mnie tu zniszczyć. Nie no, mówię wam, Subaru jest... O kurde, RS6 znowu. No ale zaraz będziemy mieli Focusa. Focus wydaje mi się lepszy, ale gość coś tam nie jeździ nim. Totalnie został z tyłu. Subaru też tutaj się, no nie można powiedzieć, też nie jest jakoś wysoko zawieszone. I też na tych wybojach podskakuje, ale kurczę, na pewno nie to co Audi. O nie! Dobra, dawaj. Spaliłem trochę sprzęgła, ale może uda się jeszcze dojechać tym autem, auciskiem, bo gościu już jest blisko. Dobra, nadrobiłem troszeczkę. Ty, ten Focus, nie wiem, czy on taki wolny jest, czy ten gościu jakoś tak? Ale dałem czadu przy tym drzewie. Kurczę, mogłem to jakoś spróbować jednak na spokojnie pojechać. Jakbym wolniej jechał, to by poszło lepiej. Ale ważne, że udało się zwyciężyć. Tutaj mamy piąty poziom Rebel. Focus albo Focus, no to biorę Rebela. biorę jednak tego. Fajnie, że akurat piąty poziom, bardzo mi się to spodobało. Ty, a tutaj ile ziomeczków jest, zobaczcie. Jeden na drugim. Czekaj, bo ja w złą stronę jadę, O nie, uciekam, ja się boję, mam słaby samochód. Kurde! Co to tu przyjechało? Ósmy poziom? W drugą stronę?
Kurczę, może być ciężko wygrać. Musimy to jakoś dobrze ograć. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Kurczę, za późno! Nie, nie, nie! A czekaj, jeszcze będą drzewa, tak? Dawaj, level. Kurde, 100 metrów. Oj! O kurczę, jeszcze pod sam koniec dostałem od Kajenki chyba. To była chyba Kajenka, Boże. I proszę bardzo, zobaczcie w jakim dziwnym miejscu znalazłem bowlera. Startujemy, dobra, idziemy na pojedynki. Wiecie co, ja teraz miałem makana, potem drugi raz znalazłem makana, startowałem z miasta, tam trochę osłuchiwałem, ale już nie chciałem drugi raz wam tego samego pokazywać, więc po prostu ruszajmy do pojedynków. Tutaj widzę, że ktoś do mnie, o ja jestem biedny, mam mini coopera, tylko dawaj go, dawaj. Trafiłem go? Nie, ale pokazywało mi się, żeby go trafić. Kurde, trzeci poziom ma chyba gościu. Suba, nie chcę też się chciał ścigać, mogę mu dać. Dobra. Autostradą chyba, pojedziemy ponad 2 km, prawie 3 było. To musimy się szybko wbić na autostradę. Pyng. Tyle gościu, nie pozostaje dłużno, jest blisko mnie. Dobra, rozwalił się o jakiś słup. Zobacz, GPS w ogóle w drugą stronę mi pokazuje, żebym jechał. Ciekawe czemu. Musimy tutaj na lotnisko. Szybciutko na lotnisko, tutaj widzę, że jakiś drop, tam jakaś wioska. Nie, to nie wioska, to są po prostu budynki chyba przy lotnisku, albo wioska. I jakiś drop tu jest. I szósty poziom, chyba też bowler, albo coś podobnego. W każdym razie ja już będę mógł ulepszyć na mojej drodze siódmy, także pniemy się do góry. I 800 metrów gościa pokonałem, no trzeci poziom miał, no to tutaj wiadomo, że łatwo, tak? I tu mamy obok na... Ouu! Obok jakiś następny dropik mamy, co to jest? Chyba nic lepszego od mojego. Ktoś już ma ósmy, ja tutaj naprawdę muszę cię, wiesz, sprężać, no. Ale to nie jest jeszcze zaawansowany etap meczu, ale zaawansowany etap meczu to już jest taki, w którym właściwie kończą się wszystkie pojedynki, prawda? A coś niebieskiego, ja będę miał teraz... Supra, daj spokój. Dawaj, Alfa Romeo, bardzo lubię Alfę. O, tam mam jakiegoś gościa. Ty wszyscy w mieście się kryją? Co jest? Tak jakby, w okolicy miasta. Oho, oho, ktoś tu ostro nam w moją stronę jedzie chyba. Zawracamy. Uff. Kurde. No zobaczymy, siódmy poziom kontra ósmy. Ciśniemy Mercedes SLS kontra Alfa. Zobaczymy co będzie lepsze. Na lotnisko może. Kurde, kilometr do celu. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Alfa, dawaj, 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 dawaj. Tutaj kawałek asfaltu. Kurczę, on też na asfalcie. Ajajajajaj. Piątka szybko. Nie słyszałem jak była na obronie. Jest! Rozwalił się! Ej, bym przegrał to na 100%. Źle pojechałem trochę. Shit. Dobra, udało się. Udało się. I co teraz? Ulepszamy chyba, nie bierzemy tego SLS-a. Gallardo, kurde, co tu wybrać? Gallardo dawaj, Gallardem chyba wygrałem już raz. Wolę to Gallardo wziąć. Dobra, ósmy poziom. Jeszcze musimy kogoś pokonać, dobra, gdzie my jesteśmy? Na skraju strefy, doskonale. Ktoś tutaj jechał sobie autostradą. A jakbyśmy tak go wyzwali na pojedynek. Tylko tam ktoś się już, jeden na drugiego się czai. To chyba oni zaraz się wyzwą na pojedynek, prawda? Ale może nie, może nie, może nie, może ja go wyzwę. Kurde, drugi poziom. Co ty gościu robiłeś przez cały mecz? Wczytywałeś grę, czy jak? No bez jaj. No w sumie może nie jest to... Nie, no już 20 graczy zostało do końca, zaraz będzie końcowa. Jezu. Ale czekaj, to się jeszcze coś złego może zdarzyć, bo będę musiał przeskoczyć przez wodę. I nie wiem jak... Ty, gościu mnie podgonił w tej RS2-ce. Jest naprawdę dobra fura. Jest bardzo blisko i chyba lepiej tutaj przejedzie przez tą wodę niż ja tym lambosem. Dobra, to trzeba powoli między tymi drzewami. Ej, patrzcie, ledwo z nim wygrałem. Naprawdę był bardzo blisko. Wow. Audisa jest dobra. Ta RS2, ja nim chyba zaczynałem nawet ten mecz. Dobra, co to? Ojej. Tego samochodu, a miałem go kiedyś. Tak. Był taki jeden pojedynek, co od razu przegrałem tym autem.
Dobra, zobaczmy. O kuś! Skąd ten gigant się tu wziął? Dawaj, 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 przez ten las. Ja pierdziut. Ej, 700 metrów, to zaraz tutaj będzie gdzieś. Trzeba uważać na drzewa. 10 poziom typu ma od razu. Ojej, tutaj ktoś inny jeszcze jedzie. Dawaj Ferrari, dawaj, między drzewami jakoś ładnie tutaj. O nie! No się nie prowadzi, kurde! Trafił w ten punkt czy nie? Trafił! Ajajaj! Strasznie, tutaj na offroadach tym samochodem było. Takie, no, nie skręcało, no. O kurde, 10 poziom, myślałem, a to pewnie jakiś swajer, co on tu robi, nie? A to bum, taki gigant. Nie no, ten, co to był, GTR chyba, no nie? Ten GTR też tak, niezbyt jednak, no bo to jest taki już, wiecie, super szybki samochód na tym trybie i nisko zawieszony, więc on na pewno też miał tam trudności, żeby dobrze jechać, no. A poza tym tak zauważyłem, że te samochody, które mają naprawdę bardzo dużo mocy, to je tym bardziej ciężko jest opanować na tych offroadach, wiecie? I są nisko zawieszone oczywiście, tak jak tamten GTR. Także to nie jest tak, że on miał jakoś dużo łatwiej, czy bo miał dużo szybszy samochód, tylko no też na pewno musiał się trochę postarać i widać było, że ładnie się przygotował do pojedynku. Ojajaj, no nic moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i trzymajcie się, do następnego, hejas.